To jest szklanka z wodą. Pierwszy list do Koryntian 6:17 mówi tak. Ten, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyli w oryginale jest tak. Ten, kto się skleja z Panem, dotrzymuje Mu towarzystwa, jest sklejony z Nim, jest z Nim jeden w duchu. Jeden. Patrzcie. Jeden. Przypomnijcie sobie, co mówił Jezus o Duchu Świętym. Niech kto chce, przyjdzie do mnie i pije. I teraz tak. Kiedy my czytamy Chrystus w was, nadzieja chwały. Mam tutaj tą szklankę. I często my czytamy, to jest szklanka pełna wody. To załóżmy, jesteśmy już my. I teraz często myślimy, że kiedy Duch Święty, że kiedy Chrystus wchodzi w nas, to się staje coś takiego. Czyli jest w nas Chrystus, ale my to my, Chrystus to Chrystus. Czyli ten Chrystus trochę na nas oddziałuje. No ta cytryna, no teraz widzicie, co ona robi. No, jak jej nawet nie zgniotłem, to woda smakuje dalej tak samo. Praktycznie, jak już ją trochę zgniotę, to trochę tam się przepuszcza tego. I my myślimy, często, interpretując Biblię oczywiście po swojemu, że to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. No bo patrz, no bo jest cytryna w nas, nadzieja chwały. Ale Jezus powiedział, kto chce, niech przyjdzie do mnie i pije. I pije. Czyli on porównał Ducha Świętego do wody, a nie do takiej osobnej, w ogóle osobnego bytu. I patrzcie, jak wiele robi interpretacja. I tutaj jest napisane, kto dotrzymuje mu towarzystwa, jest z nim jedno. To nie jest jedno. To jest Chrystus, a to ty. I często tak my myślimy. No jest Chrystus we mnie, no to jaka jest jego wola? Muszę go szukać, bo on jest we mnie, ale to nie jest ze mną. A ja coś ci pokażę teraz. Zmień troszeczkę myślenie. To jest ta sama cytryna, tylko w trochę innej postaci. Oto Duch Święty. Kto przyjdzie, nie chce i pije, i pije, i pije, i pije, i leci woda, leci woda, leci woda, leci woda w imieniu Jezusa. I weź mi teraz, oddziel, co jest gdzie i z czym. Patrzcie, dla to jeszcze zamieszam. W ogóle to jest jedna nowa substancja. To jest Chrystus w tobie, nadzieja chwały. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jedno. To w ogóle smakuje zupełnie inaczej. Jakbyś spytał chemika, co się teraz stało, to się stało tak, że to jest zupełnie nowy roztwór. To nie jest już woda i cytryna. To jest woda z cytryną, tak jak solanka. Solanka, czyli jest to woda połączona z minerałami, której już się nie da, no chyba, że w laboratorium to rozszczepisz. Ja to rozumiem, że można jakoś to rozszczepić, ale generalnie to o to chodzi. I to jesteś ty. Więc jak ja mówię, twoje pragnienia to to. Chrystus już jest w tobie. W tobie. On się w ogóle z tobą połączył. On jest jedno. On nie jest jedno tak. On jest jedno tak. Tak jest jedno. Tak jesteś zjednoczony z Panem. Widzicie, ile robi błędna interpretacja słowa? Jesteś jedno, bo Jezus powiedział, kto chce, niech przyjdzie i pije. A dalej jest napisane, kto się z Nim skleja. Jest jedno, a nie jest osobny. To nie jest osobne, że zaraz wyciągnę tego Chrystusa. To w ogóle wiele się zmienia. Wiecie dlaczego? Bo tu możesz stracić zbawienie, bo jak ja wyciągnę tego Chrystusa z ciebie, to go straciłeś. I możesz powiedzieć tak jak Dawid, nie odbieraj mi Ducha Świętego, więc mniej więcej widzicie, co oni mieli. No a nie aż tak, bo nie wchodził w nich, o, był tak, o, nań. Taka cytryna, o, tak jak mamy z pomarańczą, te drinki z pomarańczą kiedyś były, albo napoje z pomarańczą. To takie coś było kiedyś, jakiś tam posmak zlatywał, posmak ducha. A teraz ty jesteś zjednoczony z Bogiem. Wypiłeś Ducha Świętego. Jesteś z Nim jedno. I dlatego te pragnienia, te twoje nowe, twoje, widzisz, twoje nowe, nie Boga. Znaczy Boga, Boga w to, w ogóle Boga, bo ty i Bóg jedno jesteś, to jest w ogóle to samo. To ty robiąc to, wykonujesz Jego wolę. Oto zjednoczenie. Hallelujah.